Program powstaje przy współpracy EgoSIM www.egosim.pl. Godzina 21:24, cały czas na żywo w internecie kompas.org.pl. Trwa czwarte oko podróżnika. Czy są Państwo z nami? I Dorota Wasilewska, witam serdecznie. Dzień dobry Dorota, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Laguna czerwona, zielona, błękitna. Czy dobrze rozumiem, że w Boliwii mamy do czynienia z wodą, która zmienia kolor? Tak, owszem. Jest to niesamowicie ciekawe. Tutaj mówimy o fragmencie Boliwii, o solniskach Salar de Uyuni. Niesamowita atrakcja miejsca. To jest w ogóle atrakcja numer jeden w Boliwii. Oczywiście każdy ma swoje priorytety, ale faktycznie jest to taka część Boliwii, która zabiera 10 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. Biała sól, wyspa kaktusowa pomiędzy tym, jako taka enklawa zieleni, a poza tym laguny. Laguny są kolorowe, tak jak wspomniał Tomek. Czerwona, błękitna, zielona. Wszystko zależy od tego, co żyje w wodach takiej laguny. Jeśli jest to duża zawartość fitoplanktonu i jest kolor czerwony, bardzo piękny, żywy czerwony. Jeśli jest to laguna usytuowana w takim miejscu, że odbija się promień słońca od soli, od gór, to wtedy te kolory są błękitne, zielone, no i to jest taka wielka mozaika kolorów. Także będąc w Salar de Uyuni, będąc fotografem, to faktycznie można zrobić no, mnóstwo zdjęć życia. Gejzery muszą zachwycać. To jest też jedna z części solniska. Właściwie ono jest tak rozległe, że właściwie podjeżdża się pod samą granicę z Chile. To też zależy, kto ile ma czasu na pozostawanie na takim solnisku, ale też można wjechać na gejzery. To jest wysokość 5200. Przyjeżdża się tam wcześniej rano, w granicach 4-5, bo wtedy można obserwować te właśnie wybuchy tych gejzerów wulkanicznych. Jest to niesamowite, taki pojawia się szary dym, jest jeszcze praktycznie ciemno, także widać dokładnie, gdzie te miejsca tak parują, wybuchają. Okulary słoneczne potrzebujemy w Boliwii? W ciągu dnia i owszem. Nie tylko tutaj kwestia pobytu na samym solnisku, gdzie jest wszędzie biało i faktycznie trzeba chronić oczy, trzeba również pamiętać o kremach z filtrem, bo jednak słońce operuje niemiłosiernie. Tutaj nie tylko wysokość, na której znajdują się gejzery, ale całe solnisko to jest 3600, wjeżdża się tak stopniowo na 4 z kawałkiem, no i też słońce operuje niemiłosiernie, bardzo silne w ciągu dnia. Czy Boliwia jest dla każdego? W zależności od sytuacji zdrowotnej. Właściwie to trzeba tak troszeczkę sobie wziąć jakiś taki test, zanim się do Boliwii pojedzie. To jest też trudne, bo nie każdy ma możliwość zetknięcia się z wysokością i jak sam na wysokości się zachowuje. Ale faktycznie może to być problemem, jeśli się w Boliwii znajdzie już w tej części wysokiej, no bo to też nie jest tak, że to jest kwestia dnia, dwóch i znowu się gdzieś tam zjedzie. Tutaj zjeżdża się pomiędzy 3600, 4200. Także no, są to zjazdy z wysokości, ale trzeba być odpornym na przebywanie na takim właśnie wysokim miejscu. Boliwia to 7 parków narodowych. Dużo. 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 Boliwia jest krajem takim bardzo surowym. Ja bardzo polubiłam Boliwię, bo z reguły trudno spotkać osoby, które tak często się tam pojawiają. Są regiony Boliwii, gdzie ludzie bardzo chętnie nawiązują kontakt, bo właściwie no, nie widzą tak turystów, także dla nich jest to też ciekawe, żeby się można było zapytać, jak jest gdzieś tam, skąd się jest, w jakim języku się rozmawia, co się je, co jest porównywalne, tak więc to jest taka wzajemna wymiana doświadczeń i faktycznie również przekłada się to na parki narodowe, na naturę, to są miejsca bardzo dzikie, bardzo zadbane, ale też można wybrać taki rejon Boliwii, że faktycznie człowiek czuje się na odludziu, nie spotyka innych turystów, jeśli tego nie będzie chciał. Targ czarownic brzmi przerażająco. Tak, ale jest to bardzo fajny folklor. To już jest La Paz. La Paz, którego zakątkiem jest właśnie Targ czarownic. Przewodniki też podają taki zapis, także to nie jest nic zmyślanego na poczekaniu. Tak więc tam są panie, oczywiście te charakterystyczne, w melonikach, w tych szerokich, przepasnych spódnicach, które zajmują się sprzedażą amuletów, talizmanów, mogą przygotować misę ofiarną, to jest w zależności od tego, kto jaką tam ma intencję, czy prosi o powodzenie w miłości, w biznesie, w sprzedaży swoich wiktuałów za rogiem, może przyjść i taka pani na białej kartce papieru, która oznacza no, taki jeszcze niezapisany kosmos, będzie układać różnego rodzaju amulety. Twoje zdjęcia.
moje zdjęcia. To już jest Salar de Uyuni, jeden z hoteli solnych. Targ, to jest bardzo duża dostawa świeżych warzyw, świeżych owoców, bardzo oryginalne miejsce. Kopalnia soli, przepraszam, kopalnia srebra, średniowieczna kopalnia srebra, to ja, no tak właśnie też ludzie pracujący w tej kopalni. Do dzisiejszego dnia jest wydobywane srebro z kopalni, która jest otwarta od XVI wieku. Te targi z owocami spotykane są w różnych miejscowościach, nawet gdy jest zimno, zima, tutaj pani owinięta, ale sprzedaż trwa. I granica, przejście pomiędzy Peru a Boliwią, gdzie jest odpowiedni załadunek i wszystko czeka na dojazd. Tory, których no, czasami jedzie pociąg, w Boliwii to też tak... Zależy od tego, czy są części składowe torów, żeby po nich pojechał pociąg. No dobrze, to zajrzyjmy jeszcze do kopalni. Co w tej kopalni znajdziemy? Kopalnia srebra jest bardzo autentyczna. To jest miejsce, do którego najpierw się wchodzi, to wchodzi się tak z poziomu, no też to jest 3800, gdzie zaczyna się zejście do kopalni. To jest bardzo nisko, bo mówimy o miejscowości Potosi. Potosi leży na 4046 dokładnie, tak więc zjeżdża się troszeczkę niżej od centrum i wchodzi do kopalni. Temperatura minusowa jest na samym początku, oblodzone ściany, oblodzone chodniki, a później idąc tunelami na 7 poziomach schodzi się do miejsca, gdzie jest 40 kilka stopni i też górnicy muszą zaadaptować swój organizm, żeby w takich różnych warunkach pracować. To jest pył, to jest kurz, no i niestety... też na pewno są podatni na różnego rodzaju choroby, które akurat wymusza praca w kopalni, mimo że starają się ratować różnymi rodzajami używek, które mają. To też jedno ze zdjęć będzie o tym mówiło. No właśnie, Boliwia po kilku latach intensywnych starań, przystępując ponownie do jednolitej konwencji ONZ o środkach odurzających z 1961 roku, zdekryminalizowała rzucie liści koki i ich pozostałego kulturowego zastosowania. Prezydent Boliwii chce legalizacji rzucia koki, to jeden z nagłówków w prasie z 12 marca 2012 roku. W innym artykule czytamy właśnie, że już rzuć kokę można. Dlaczego mieszkańcy Boliwii żują kokę? Właściwie rzucie koki jest koniecznością. Koka jest rośliną sakralną przede wszystkim dla Boliwijczyków. O tym trzeba pamiętać. Organizując różne akcje tych nielegalnych plantacji, żeby je tam zadeptać, zniszczyć, spalić. Oczywiście tak, bo kwestią jest, kto jest odbiorcą takich liści koki. Ale dla tych ludzi koka faktycznie jest rośliną taką wielowymiarową. Ona pomaga w codzienności i nie można tym ludziom zakazać, żeby w ogóle nie mieli żadnego związku z tą rośliną. Kokę składa się w ofierze bóstwom, wielkie święto Matki Ziemi, Pachamamy, 1 sierpnia każdego roku. Wszelkie ołtarze dekoruje się liśćmi koki, sypie się kokę na ziemię, żeby matka mogła ją skosztować i to jest właśnie ta cała sakralna sprawa koki. Inna, że jest to roślina, która faktycznie niweluje zmęczenie, głód, pozwala na większą wydajność, ci ludzie są biedni, ci ludzie są niedożywieni, tak więc pracując jako górnicy, pracując jako tragarze, nie wiem jeszcze jako kto, muszą po prostu mieć energię, żeby tą pracę wykonać. Bez koki byłoby to trudne. Dorota Wasilewska i kolejne zdjęcia. Autobusy, które jeżdżą po Boliwii w różnych miejscach jako środki transportu miejskiego. Targ czarownic, Płodylam. Płodylam są bardzo ważne. Podmurówka, pod dom dla nowożeńców. Talizmany na targu czarownic, przeróżne i tutaj wszyscy je noszą. Także panowie w garniturkach przed pracą sobie idą na targ czarownic po amulet. Dużo bardzo ładnych widoków pokazujących utytułowanie wielu miejscowości. To jest akurat widok na La Paz z lotu ptaka. To jest ekeko, bóstwo obfitości, które ma na sobie wszystko. Pieniądze, dolary takie różne, liście koki, kukurydze, wetknięty papieros, uśmiechnięte usteczka, także symbol bogactwa obfitości. Miejsce, gdzie nowoczesność styka się z tradycją. Pani w pięknym kapeluszu wzorowanym na porcelino z tupu. To są te dekoracje na meloniku. I to jest właśnie to, taka misa, którą zanosi się górnikom zjeżdżając do ich kopalni, takie ofiary, sejbo, to jest spirytus, 96%, taki łykają, także mają faktycznie żelazne, no nie wiem co, układy pokarmowe wypalone, usta, które chyba, nie wiem, jakieś są też specjalnie już przystosowane do łyknięcia tego alkoholu, no i koka.
Indianie, metysi i biali, czy podział jest widoczny? Białych spotyka się bardzo niewiele w Boliwii. Przede wszystkim są to ludzie pochodzenia indiańskiego i to jest też bardzo duża migracja z prowincji do dużych miast. Oni też musieli się przystosować, o tym często się nie myśli, ale ci ludzie, mając na co dzień takie rolnicze, może nie tylko wykształcenie, ale taką specjalizację, musieli przywyknąć do życia w mieście. Mówię, że musieli, no bo oczywiście szukali lepszego zarobku. No i tam widać normalnie na ulicy panie w tych spódnicach, melonikach, chustach. To tak jakby być wklejonym w inną rzeczywistość, gdzie faktycznie widzi się ludzi ubranych po europejsku, owszem, ale nieodmiennie rozłączną częścią tego krajobrazu są właśnie takie malownicze panie, które nie to, że zakładają te stroje na uroczystości religijne, rodzinne, ale chodzą tak na co dzień. Katolicyzm dominuje, ale amulety są uwielbiane. Bardzo. To jest właśnie taki też synkretyzm religijny, że katolicy święci to jest to samo, czym byli dawni bogowie w tradycji prekolumbijskiej. Tak więc mamy to całe to przełożenie tych bóstw obfitości Matki Ziemi na poszczególne wizerunki Matki Bożej, na poszczególnych świętych, bo dla tych mieszkańców no, ten święty jest traktowany jako równy sobie. Z nim można porozmawiać, jego też ochrzanić, jak coś nie wyjdzie, no bo każdy musi ponieść jakąś karę. Jeśli przyjmuje tylko ofiary, a nic siebie nie daje, no to też bywa, że jest gdzieś tam zakopywany w ziemi do czasu, aż się zastanowi. Bywa, że jest rozebrany z szat i odwrócony twarzą do ściany w kościele. Tak więc no, traktuje się ich zasłużenie, jeśli są jednostronni. Do tej pory prezydent mógł rządzić jedną kadencję, ale konstytucja została zmieniona i obecny prezydent rządzi już drugą kadencję. Lubiany jest przez ludzi? Ostatnio ma coraz więcej problemów. To jest w ogóle fenomen tych wszystkich takich krajów o dziwnych zapędach populistycznych, ale faktycznie tamta władza prezydenta wydaje się nie mieć końca. No Evo Morales jest o tyle ciekawy, że po prostu pierwszy w historii prezydent wywodzący się z Indian. On w ogóle no, uwielbia mówić, uwielbia w ogóle sam siebie, tak więc bardzo chętnie wszelkie zaprzysiężenia organizuje też w miejscach ciekawych. Na przykład w historycznym miejscu Tiwanaku kazał wybudować taki no, ołtarz gliniany, na którym wylądował helikopterem, przyjął zaprzysiężenie na drugą kadencję, no i oczywiście powiedział, że tam jego tam przodkowie w którejś tam wodzie po kisielu też związani byli z tym Tiwanaku, miejscem, które liczy sobie historię od 1500 przed naszą erą, tak więc faktycznie no, jest to podkreślenie tego jego związku z najdawniejszą kulturą, nie tylko boliwijską, ale też andyjską. Co to jest piedra? Piedra, kamień. To jest słowo, które oznacza kamień. Spotyka się bardzo często to wyrażenie, ale również spotyka się je w kuchni. Przygotowanie pożywienia, przygotowanie mięs na rozgrzanych kamieniach, to jest taka specyfika też takich potraw, które są związane z sakralnością Boliwii, bo Boliwijczycy mówią, że potrawy, które przygotowane są w łonie Matki Ziemi, są szczególne. I właśnie rozgrzewane kamienie znajdują się w dołach ziemnych, rozgrzane są, na nie układa się mięso, zasypuje się w lot do takiej niszy. To mięso zawinięte w liście, w zioła, tak się na tych kamieniach no, gotuje, piecze i właściwie po kilkunastu godzinach ma się już gotową potrawę, też sakralną do podziału z rodziną i znajomymi. No dobrze, to o tych potrawach porozmawiajmy. Świnka morska to chyba kiepski posiłek dla Europejczyka. To jest ciekawy posiłek do spróbowania. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby próbować różnych rzeczy w różnych miejscach, żeby mieć po prostu wyrobiony swój pogląd na ich temat. Nie uważam, że powinno się tak dystansować, mówiąc, że nigdy tego nie zjem, bo czasami można zasmakować, czasami nie, ale warto mieć pojęcie. Świnka morska smakuje jak królik. Czasami jest podawana w formie już takiej wyfiletowanej, co kosztuje dużo pracy, biorąc pod uwagę małą zawartość mięsa i dużą kosteczek, a czasami z pełnym oprzyrządowaniem marchewki w pyszczku, kapelusika z jakiegoś pomidorka, tak więc też wszystko zależy od tego, jak kucharz podejdzie też do dekoracji takiego posiłku. No dobrze, ale jeśli byśmy chcieli, tak jak ja, coś wegetariańskiego spróbować, to nie wiem, ziemniaki? Zostaje kukurydza. Kukurydza? Ale to też nie jest żadną karą, jest tyle gatunków kukurydzy, tyle rodzajów, że faktycznie można się tym zajadać. Ziemniaki, różne ziemniaki. Są też specjalne sposoby przygotowywania ziemniaków na zimę przez wydeptywanie. To jest, można spotkać zimą boliwijską, czyli w lipcu, w sierpniu. Ziemniaki rozrzucane na polach, kiedy nabiorą rosy, nabiorą wilgoci w ciągu nocy, w ciągu dnia trzeba ją wydeptać.
i zostawić na palące promienie słońca. I taki rytuał powtarza się przez 3-4 tygodnie i uzyskuje się takie malusieńkie ziemniaczki, które są łatwe do przechowywania nawet przez kilkanaście i więcej lat. I później tylko przygotowując je trzeba pamiętać, żeby wymoczyć, bo niestety mają swój zapach. I dopiero kilka razy wymoczone można ugotować najlepiej w formie takiego pire. No dobrze, to wróćmy do liści koki, bo widziałem, że ten temat wzbudził dość duże zainteresowanie. Tak, herbatę z liści koki napijemy się w Boliwii? Właściwie zalecana jest do picia herbata z koki, to wszyscy są usprawiedliwieni będąc w Boliwii, bo jest to napój polecany do zwalczania syndromów, różnych niedogodności przebywania na wysokościach. Mówi się, że ona właśnie przez takie działanie pobudzające, niwelujące zmęczenie potrafi pomóc, jeśli są zawroty głowy, jeśli są takie sytuacje związane z problemami trawiennymi, co też na wysokościach się zdarza, no to wtedy właśnie herbata z liści koki. Ten liść koki to jest tak jak liść laurowy, najbardziej można tak porównać. Garstkę takich liści zalewa się wrzątkiem, a tak cieniutko naciągnie taki lekki słomkowy kolor. I wtedy jest gotowa do picia. Warzyw się raczej nie je, ale owoce już tak. Właściwie owoce są przeważającej części jedzone niż warzywa. Z warzyw to takie standardowe. Ziemniaki, słodkie ziemniaki również, cebula, papryka, pomidor. Natomiast owoców jest duże bogactwo, zwłaszcza też całe te doliny, cały ten region wschodni Boliwii to są uprawy owoców. Karnawał to postaci diabłów na kostiumach. Też. Karnawał jest bardzo bogaty. Taką miejscowością żywiołowego karnawału w Boliwii jest Oruro, związane z tradycjami tutaj z kolei wydobycia złota. I tam pojawiają się całe takie układy taneczne, choreograficzne, muzyczne. Ludzie przygotowują się tuż po zakończeniu jednego karnawału do kolejnego. Postaci diabłów, co jest związane po prostu z takimi misteriami religijnymi, które były wprowadzane w czasach kolonialnych, kiedy to namacalnie dobro musiało wygrać ze złem. Tak więc są te diabły, najpierw one tam sobie hasają na scenie czy w korowodach tancerzy, a później muszą obowiązkowo pojawić się aniołki i gdzieś tam te diabły zagnać do kąta. Tak więc jest tak w ogóle dla tych ludzi, którzy często są w tych miejscowościach biednych, no niepiśmienni, takie misteria pod postacią karnawału są kapitalnym po prostu wyrażeniem emocji, formą teatru i też formą pokazania tym ludziom no chociażby takiej książkowej walki dobra ze złem. Na zakończenie naszej rozmowy powiedzmy jeszcze o kosztach. Ile potrzebujemy na wyprawę do Boliwii? Tu właściwie może ja tak powiem tak troszeczkę rozdrabniając te koszty, nie podając ogólnej sumy, bo to zależy kto jakie ma preferencje. Chyba najtrudniej dostać się w ogóle do Boliwii. Właściwie ja bardziej tutaj zawodowo związana jestem z Peru, także do Boliwii wjeżdżałam głównie od strony Peru. Natomiast są połączenia lotnicze do Santa Cruz, właściwie nie wiem czy są, czy już w czasie przeszłym były, to były połączenia organizowane przez Hiszpanię do Santa Cruz, kosztowały w granicach 4000 zł. Natomiast podobnie, może nawet nieco taniej, można kupić połączenie lotnicze do Peru i nawet od Limy pojechać sobie autokarami rejsowymi, oglądając jeszcze część Peru i przekraczając granicę lądem z Boliwią. To chyba jest korzystniejszy wariant. W jakiej walucie płacimy w Boliwii? W boliviano. To jest tak, że za jednego dolara otrzymuje się 7 boliviano. I faktycznie już te ceny tam na miejscu są bardzo przyjazne, tak można powiedzieć, za bardzo wygodną podróż autobusem rejsowym z rozkładanymi siedzeniami, właściwie on się nazywa autobus Cochecama, czyli taki, który ma wręcz takie miejsca do leżenia. Jest serwowana kolacja na pokładzie tego autobusu, to jest normalny autobus klasy lux powiedzmy, ale też dla Boliwijczyków nie ma problemu, jeśli kogoś stać z miejscowych może też nim jechać. To kosztuje w granicach 70 boliviano, czyli mamy jakieś 10 dolarów jazdy takim właśnie autobusem przez całą noc, również zaoszczędza się na noclegu i jest się w zupełnie nowym miejscu następnego dnia. Koszty noclegu, w zależności czy jest to pokój w hostelu czy w hotelu, pokoje bez łazienek są w granicach 40 boliviano, właściwie w niektórych miejscach 20 kilka też można spotkać, tylko to już w sali wieloosobowej. Pokój z łazienką w granicach 80. Czyli 56 zł, tak? Dobrze liczę? No. Właściwie najłatwiej na dolary policzyć, a potem już sobie wziąć to jako punkt wyjścia. Natomiast jedzenie, bardzo fajną metodą jest jedzenie na targach.
To są targi, które przygotowują, inne sektory targu przygotowują śniadania, inne kolacje. Takie śniadanie kosztuje mniej niż dolara, dużo mniej niż dolara. Jest to śniadanie takie typu ser, świeży chleb, coś do picia ciepłego, jakaś kawa, herbata. Obiad na takim targu, danie główne, mięso z ryżem, z warzywami, kosztuje w granicach 20 boliviano, także to są 3 dolary. Tak więc każdy sobie tak zestawiając swoje potrzeby, dojdzie do tego, ile może wydać. Chociażby taki wypad na Solniska, 3 dni z noclegiem, z jeepem 4x4, z wyżywieniem 3 razy dziennie, kosztuje 100 dolarów. Tak więc jest to gra warta świeczki. Jakoś tutaj do kolegi się uśmiechnąć po przelot i próbować dostać się do Boliwii. Żadne wizy nie są potrzebne. Nie potrzebujemy wizy. Żadne tam szczepienia, nie ma obowiązkowych. Wjeżdżamy. Także przylatujemy, wjeżdżamy. Pytania? I nastawiamy się na dobrą przygodę. Pytania o Boliwię? Nie ma pytań. Dziękuję bardzo, Dorota Wasilewska. Dziękuję ślicznie. To chyba... Tak, wielkie brawa. Kolejne podziękowanie dla Ciebie. Dorota jest z nami dość mocno zaprzyjaźniona, bo bierze udział w naszych nagraniach Compass Talk. Na stronie internetowej compass.org.pl można zobaczyć rozmowę o Meksyku, o Namibii i o... Jeszcze o Botswanie było. Zapraszamy, 15-minutowe rozmowy realizujemy codziennie od poniedziałku do piątku, rozmawiamy z różnymi podróżnikami. Ego SIM, jeszcze jedna dla Ciebie. Wykorzystałaś poprzednią? Tak, tak, dzwoniłam. Co prawda nie doładowałam później, ale już teraz nie muszę, bo mam nową. Dziękuję bardzo, Dorota Wasilewska. Dziękuję. Wielkie brawa. Program powstaje przy współpracy Ego SIM. www.egosim.pl